Zastanawiasz się, jak dostać się do pracy, domu albo na spotkanie towarzyskie? Lubelskie Rowery Miejskie to już 43 stacje i 430 rowerów. Wypożyczenie trwa kilkanaście sekund i jest prostsze niż myślisz. Można skorzystać z aplikacji mobilnej. Rower zostawisz w innej stacji blisko miejsca docelowego. W Lublinie powstało 110 km nowych ścieżek rowerowych, zarówno w pasach jezdni, jak i poza nimi. Łączą one poszczególne dzielnice miasta oraz prowadzą na tereny rekreacyjne. Nowe rozwiązania to m.in. ronda dla rowerzystów i podpórki przy skrzyżowaniach. Rower to świetna alternatywa dla samochodu i komunikacji miejskiej. Dzięki kontrapasom rowery mogą poruszać się po ulicach jednokierunkowych i znacznie skrócić swoją drogę. Dzięki temu znacząco skraca się dystans do pokonania. Kolejne pasy i ścieżki rowerowe pozwolą zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie, wpłyną pozytywnie na środowisko. Zmieniamy Lublin w miasto przyjazne rowerzystom.